Piłkarki Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg w ramach 18. kolejki rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi pokonały na wyjeździe drużynę Lipno-Stęszew 3-1. Kołobrzeżanki były teoretycznym faworytem tego spotkania, ponieważ Lipno zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Tymczasem mecz rozpoczął się od niespodziewanego prowadzenia drużyny ze Stęszewa, która wyszła na prowadzenie już w 6. minucie meczu. Ich radość nie trwała jednak zbyt długo, bo 4 minuty później sędzia podyktował rzut karny na naszą korzyść, który na bramkę zamieniła Natalia Fidos. W zasadzie od tego momentu Akademia niepodzielnie panowała na boisku, zdobywając kolejne dwie bramki, których autorkami były w 38. minucie Oliwia Iwanejko, a 2 minuty później Kornelia Binczyk. W drugiej połowie meczu, dokładnie w 52. minucie, drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczyła Olga Szpak. Ale mimo to rywalki nie potrafiły wykorzystać liczebnej przewagi i mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla nas. Warto zauważyć, że w zawodach nie brała udziału czołowa napastniczka Kinga Kosakowska, która uległa tydzień wcześniej niegroźnej kontuzji. Godnie zastąpiła ją nominalna obrończyni Oliwia Iwanejko, która nie dość, że strzeliła gola, to miała jeszcze dużą szansę na zdobycie drugiej bramki, ale w ostatniej chwili zawodniczka ze Stęszewa wślizgiem odebrała piłkę Oliwii. Jak poinformował kierownik drużyny, Krzysztof Barszczewski, najlepszą zawodniczką meczu była Natalia Fidos, która rozegrała jedno z najlepszych spotkań w historii występów w Akademii Piłkarskiej. Po 18 kolejkach w dalszym ciągu nasza drużyna jest liderem tabeli. Następny mecz zagramy w niedzielę 2 czerwca w Kołobrzegu. O 14 na Stadionie Miejskim podejmować będziemy WAP Włocławek.